Siemanko, jestem Sylwia i witam na dzisiejszym odcinku. Dziś top 10 shiny, oczywiście z generacji 8, czyli Galar. Nie wiem, ile liczy ta generacja, tutaj macie przed ekranem. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonka, bo jak nie, to się na was obrażę. Bo już 10 tysięcy, jesteśmy tak blisko. Gdzieś będzie wieczorem live, nie wiem o której godzinie, ale możecie się spodziewać około 18, 16, 17, no wiecie, jak ja to zwykle robię. I plany na tym live jest zbić 10 tysięcy subskrypcji, więc zostawcie proszę tą subskrypcję, łapkę w górę. I mam nadzieję, że widzimy się na live, bo to będzie bardzo dla mnie znaczący moment, 10 tysięcy subskrypcji. Chyba, że nie wbijemy to XD, no ale powinno się nam dziś udać. No i tak, dzisiaj topka shiny, więc zostawcie łapkę w górę, subika, dzwonka i zaczynamy. Jeżeli coś byście w tej liście według was zmienili, jakieś inne shiny wam się podobają, a mi nie, to napiszcie w komentarzu własną listę. I przypominam, że to tylko moje zdanie, wasze shiny, moje shiny nie muszą wam się podobać, mi się bardzo podobają. No i komentarze są od was, żebyście mogli ze mną podyskutować, jak mądrze coś napiszecie, to się odezwę do was też. I co? Numer jeden zaczynamy i tutaj od grubej rury, bo shiny zigzagun, a shiny zigzagun jest przepiękny i każdemu pewnie się podobał. Ja tutaj mam notatnik oczywiście, nie wiem czy wiecie, jeżeli jesteście nowi, to teraz wiecie, jeżeli nie, to już widzieliście na tamtych odcinkach. I tak, to jest jeden z najlepszych shiny, jeżeli chodzi o shiny z tej generacji. Przez te kolory przypomina mi, uwaga, uwaga, bo będziecie głodni, lody o smaku gumy balonowej. Nie wiem dlaczego, ale ja za małego kubusia, mniejszego niż teraz, jadłem ich tak dużo, że nawet teraz po mnie widać. No i ma też obstagun ładną złotą kartę, która mi się podoba i tutaj pewnie się gdzieś wyświetla, bo no, jest przekozacka, bardzo jest przepiękna i lubię tego shiny, jest bardzo przepiękny. Na numerze drugim mamy shiny Yamaska, oczywiście galaryńskiego, i przez jego oczy, te oczy zielone, oszalałem. Podoba mi się bardziej niż jego zwykła wersja, bo ta zwykła jest zbyt zwykła. I jego ewolucja w formie shiny też ładnie wygląda i mam nadzieję, że też ją zdobędę. Ponieważ w Swordach ja tak dużo poluję na te shiny teraz ostatnio, że to jest szok. Nie wiem, ile ja shiny teraz poluję, ale Switch normalnie nie może mi się całkowicie naładować przez to, że tyle na nim siedzę. I zaczynamy numer drugi, trzeci. I na numerze trzecim mamy shiny Sobble. I też przypomina te lody smaku gumy balonowej, ale to jest jeden z najładniejszych shiny starterów wszystkich generacji. Wszystkich starterów, jakby wiecie. Ale te starter, ewolucja, shiny jest najpiękniejszy. Oczywiście też jest jakiś Charizard, jakiś inny, ale Inteleon, chyba tak się nazywa, shiny jest przepiękny. I na pewno zrobię z niego shiny hunting, więc wyczekujcie na live'a. I zaczynamy teraz z numerem czwartym, czyli shiny Corviknight Knightem. I pewnie wiecie, że Rookie D ma piękne nóżki. Rookie D jest tak piękny, że Rookie, nie o to mi chodziło z tymi pięknymi nóżkami. Rookie D jest tak piękny, że próbowałem na niego polować na naszym Discordzie, wykluwając jajka. A żeby wykluć jedno jajko, trzeba jakieś 1800 wiadomości napisać. Więc w zasadzie szybko się poddałem, ale ale może innego dnia uda mi się go zdobyć w Pokémon Sword. I właśnie, bo on się respi gdzieś tak na początku samej gry. I ja jeszcze w trawce żadnego shiny nie spotkałem w Pokémon Sword, więc może on będzie tym jedynym. Będę na niego polować też na live, więc wyczekujcie. Bo to, że będę polować, prawie cała ta lista, którą dziś napisałem tutaj w notatniku, będę polować w Swordach, bo są przepiękne shiny. I na numerze piątym mamy też przepięknego shiny, bo to jest shiny Wulu. I też shiny Wulu, nie wiem, shiny Dabul ma ładną kartę, ale to tak wiecie, pobocznie. To mała czarna owieczka. To jest kolejny z najlepszych shiny z tej generacji. Muszę go zdobyć i próbowałem go w zasadzie zdobyć, tak wiecie, off camera, wykluwając jajeczka, bo wtedy mam chyba największą szansę póki co. Ale let's go mnie teraz pochłoniło, ponieważ tyle w to gram, że nawet po moich statusach na Discordzie możecie się o tym dowiedzieć. A właśnie, kogo nie mam w Discordzie, to zapraszam, link w opisie, dużo osób jest. Niedługo 2000 osób będziemy mieć, mamy 1830 na tą chwilę, więc zapraszam. I na numerze szóstym mamy shiny Hattenę. I na początku w ogóle nie byłem zaznajomiony z generacją Galar. I jak też się na Discordzie bawiłem w te takie discordowe boty, wiecie, Pokémon miał i w ogóle, to
pierwszy raz miałem styczność z Hoenn i nie wiedziałem, co to jest za Pokémon, bo ja gdzieś przy Pokémon Sun się zatrzymałem w zasadzie. Ale później sobie wygooglowałem oczywiście, bo kto pierwszy, ten lepszy. Co tam, że już i tak ktoś mi tego Pokémona zabrał, ale no wiecie, wygooglowałem i od razu mi się składowało, aż do teraz formuję Shiny, więc kiedyś trzeba też zdobyć. I na numerze 7 mamy Shiny i Pit. Dużo osób tak chyba ma, że niebieskie Shiny są jednym z najlepszych Shiny. No i nie wiem czemu niebieskie Shiny się tak mi bardzo dużo podobają, no ale podobają i myślę, że wielu z wam też się podobają niebieskie Shiny. Plus jeszcze Grimmsnarl ma ładną kartę Shiny V i ona jakoś droga nie jest, ale jest ładna. I dużo teraz tak się z kartami trochę kojarzy karty i w ogóle kiedyś to w ogóle nie umiałem, teraz się nauczyłem w, nie wiem, jakieś 2 miesiące o tych kartach, oglądam openingi w ogóle i tak mi się podoba ten Grimmsnarl, że to szok. Raz próbowałem kupić, ale gość mnie odrzucił, bo mój majątek nie był aż taki duży, jak on chciał. Na numerze 8 mamy Shiny Snoma i powiecie, ale on się w ogóle nie różni. No ale jakby Snoma nie było w tier liście, to to by był skandal i to by był grzech. Więc Snoma musi być w tier liście, nieważne czy mi się podoba, czy nie. Nie no, ale tak naprawdę, jakby mi się Snom nie podobał, to dałbym tutaj Falinksa, bo Falinks jest ładny i też ma ładną kartę. I mój kolega ma tą kartę. Muszę jakoś go okraść z tej karty. No ale wiecie, Falinks mi się podoba. Bardzo mi się podoba Shiny Falinks. Więc Snom, Falinks myślę, że na jednym miejscu i damy, bo są super. I na numerze 9 mamy Shiny Ace Q w formie Ice Face. Pierwszy raz widzę w ogóle formę Ice Face i że on ma drugą formę. Ale no wiecie, ja nawet Ace Q nie mam w normalnych Swordach, nie wiem jak go zdobyć, chyba się jaka wykluwa z tego co wiem. No ale wiecie, z tą głową z kostki lodu lepiej on wygląda niż bez tej kostki lodu. I to raczej każdy może się ze mną zgodzić. Jest też shiny różowy, więc muszę też kiedyś go mieć, no. Kurde. I na numerze 10 mamy shiny Zamazenta w formie Crowned Shield. I niestety, tego shiny zdobyć nie można. Nie wiemy jak będzie można go zdobyć, bo ten shiny jest super, ale jest on shiny zablokowany. Ja mam Pokémon Sword zamiast Pokémon Shield, więc trochę boli, ale kupiłem, bo to prawie w ogóle się nie różni. Choć szczerze bym wolał Zamazentę niż Zacian, bo Zacian to jest piesek z mieczem, a Zamazenta to jest, nie wiem, piesek z tarczą, a pieski z tarczą są takie słodkie, że patrz, nie bij mnie, a nie pieski chihuahua, które chcą cię gryźć. Wiecie, o co mi chodzi raczej. No i Zamazenta jest ładniejszym shiny niż shiny Zacian i mam nadzieję, że kiedyś będzie można zdobyć shiny Zamazenta i mam nadzieję, że ja już zdobędę. I mam nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę, suba, dzwonka na tym kanale. Widzimy się dziś na live, bo dziś chcemy wbić te 10 tysięcy subskrypcji. No, ja chcę. Więc co? Żegnam się z wami, widzimy się jutro w odcinku dziś na live. Musi się być. No i co? Popatki. A, jeszcze będzie rajdowany na Regirocka, Regice'a, Registeela w Pokémon Go, więc no. Myślę, że was przekonamy. Pa, pa!